No witam, tutaj Szulero z ATV Forum. Chciałem wam pokazać tylko jeszcze taki mały update, jak tutaj było zrobione z tymi wężami. Tak jak widzicie, tutaj jest zabezpieczone to folią aluminiową. Można ją dostać w każdym markecie w dziale kominków. Trzeba to dobrze zabezpieczyć, bo tutaj przychodzi kolektor. Wąż elastycznie sobie idzie luźno, wychodzi tutaj pod owiewkami. Tutaj idzie grubsza 60. 60 idzie do wlotu powietrza do skrzyni pasowej i tutaj została odcięta końcówka od ssania powietrza do filtra i na to zostanie nałożony następny elastyczny wąż. Tak jak widzicie, tutaj mam już przygotowane snorkelki do następnego kłada. Tak wygląda wewnątrz. Czyli rureczka sobie wystaje 1,5-2 cm i co trzeba tylko zrobić, to kupić takie uszczelki, takie uszczeleczki. W każdym markecie dostaniecie je. O, i to są na, tak jak widać, na rurkę 40-45. One bardzo fajnie właśnie tutaj przykrywają. Jedna wchodzi na zewnątrz, a ta tutaj, o, a ta wchodzi od wewnątrz. I to wystarcza, żeby przytrzymać snorkle. I po oderwaniu, jak potrzebujecie dostać się do skrzynki z bezpiecznikami, ciach, to ładnie wychodzi. I wystarczy pociągnąć węże elastyczne i jest dojście do skrzynki z bezpiecznikami. No i to na tyle. Tak jak widzicie tutaj, o, tutaj jest ładnie wszystko dociśnięte. One nie drgają, siedzą mocno. Także wszystko jest naprawdę super. I to tyle. Dzięki.